W Jaśle otwarto kolejny punkt szczepień powszechnych. Mieści się on przy ulicy Kochanowskiego 2. Punkt prowadzony jest przez samodzielny, publiczny, miejsko-gminny zakład opieki zdrowotnej w Jaśle. Otrzymaliśmy Modernę, a więc nowoczesną szczepionkę mRNA szwajcarsko-hiszpańską. Będzie przyjmowanych w czwartki, w piątki po 100 osób, w soboty i niedzielę po 150, czyli na dzień dzisiejszy 500 osób tygodniowo. W czwartki, w piątki, w godzinach popołudniowych od 16, w soboty i w niedzielę od godziny 8 do 14. Szczepimy po prostu na dwa gabinety. W jednym gabinecie jest lekarz i pielęgniarka, w drugim gabinecie dwie pielęgniarki. Jedna szczepi, druga kwalifikuje. I pacjenci przychodząc wypełniają ankietę wstępną. Potem przechodzą po prostu do gabinetu zabiegowego, gdzie są kwalifikowani, szczepieni. No i mają wyznaczoną następną dawkę za, w przypadku akurat tej szczepionki, która jest dzisiaj u nas, to jest za 5 tygodni. Budynek, w którym mieści się punkt, udostępniło starostwo powiatowe. Pomieszczenia niedawno opuścili pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Skorzystaliśmy z tej okazji, że te pomieszczenia są wolne. Znajdują się w dobrym, dogodnym położeniu, bo w samym centrum miasta Jasła i postanowiliśmy tu zorganizować punkt szczepień. Od 4 maja na terenie miasta działa także punkt szczepień powszechnych przy ulicy Chopina. Jego obsługą zajmuje się szpital specjalistyczny w Jaśle. Na dzień dzisiejszy utworzone są 3 gabinety. Rozszerzono działalność po to, żeby móc dziennie zaszczepić 300 osób. Oczywiście w zależności od chętnych i od ilości dostarczonych szczepionek będziemy te harmonogramy odpowiednio przygotowywać i koordynować liczbę tych pacjentów. Kolejny punkt szczepień powszechnych ma zostać uruchomiony w Jasielskim Domu Kultury. Jego organizatorem jest Urząd Miasta. Oczekujemy teraz decyzji generalnie wojewody podkarpackiego, który nam wyda decyzję o utworzeniu takiego punktu. Z naszej strony jako miasto Jasło, jako Urząd Miasta Jaśle, spełniliśmy wszelakie wymagania, o których mowa, tak jak powiedziałem wcześniej, w zaleceniach głównego inspektora sanitarnego, ministra zdrowia, jak i wytycznych wojewody podkarpackiego. Mieszkańcy dzwonią z niecierpliwością i oczekują, żeby tam się rejestrować, natomiast to niestety nie jest w naszej gestii miasta Jasła, kiedy ta decyzja zapadnie i w jakim terminie. W naszych zamiarach jest, aby jak najwięcej mieszkańców zostało zaszczepionych. Miejski punkt szczepień powszechnych ma obsługiwać Centrum Medyczne Medyk.